Midjourney, czyli najlepszy system do generowania obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji, właśnie stał się jeszcze lepszy. Dzięki wersji piątej, obrazy generowane przez AI są jeszcze bardziej szczegółowe. Możesz osiągnąć niesamowite efekty. W tym filmie pokażę ci, w jaki sposób możesz uruchomić wersję piątą Midjourney, w jaki sposób z niej skorzystać, oraz dam Ci kilka pomysłów na to, jak możesz wykorzystać ten system w Twoim biznesie i marketingu. Zaczynamy. Jeśli nie masz jeszcze konta w Midjourney, to wejdź sobie na tą stronę i kliknij tutaj z przycisk w Do. Wolnym rogu ekranu umiejscowienie tego przycisku może się zmienić, więc po prostu poszukaj przycisku dołącz i teraz. Będziesz przeniesiony do takiej platformy, wszystko się zgadza. Musisz mieć konto na Discordzie, więc jeśli nie masz konta na Discordzie, to załóż konto, to również jest bezpłatne. Musisz tutaj podać swoje dane, a następnie połączysz się z Midjourney. Dokładny poradnik na ten temat pokazałem w poprzednim filmie, więc możesz do niego przejść. Po zalogowaniu do systemu, kliknij Manage Subscription, i tutaj masz plany premium. I te plany premium pozwalają na to, aby generować większą ilość obrazów, pozwalają na to, aby wykorzystać te obrazy komercyjne. Pod pewnymi względami. To jest bardzo szeroki temat, który jest opracowywany przez prawników na całym świecie, w jaki sposób właśnie legalnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, obrazy generowane przez sztuczną inteligencję. Więc na ten moment nie będę ci mówił, jak to wygląda w prawie polskim, ale za jakiś czas być może na kanale pojawi się materiał na ten temat. I tutaj mamy możliwość, właśnie w tej najwyższej wersji, sprawić, aby te obrazy były widoczne tylko dla Ciebie, aby prompty, czyli zapytania, które tworzysz, były widoczne tylko dla ciebie, dzięki temu twoja twórczość przy pomocy tego narzędzia będzie prywatna. To pytanie wcześniej padało w komentarzach, dlatego odpowiadam: jeśli chcesz wykorzystywać te obrazy, tworzyć te obrazy w wersji prywatnej, no to musisz kupić wersję Pro za 60 dolarów miesięcznie. W płatności rocznej wychodzi to nieco taniej. Ja aktualnie korzystam z planu za 30 dolarów, i tutaj mamy opcję właśnie, żeby tą subskrypcję anulować w dowolnej chwili. Wystarczy, że klikniesz na manage i tutaj możesz anulować Twoją subskrypcję. Teraz pokażę Ci, jakie są różnice między wersją trzecią, czwartą a piątą. Na jednym przykładzie, a potem przejdziemy od razu do generowania obrazów. Do testów wykorzystałem taki sam prompt. Tutaj mamy wersję trzecią tego rozwiązania. Jak sam widzisz, no nie robi jeszcze wielkiego wrażenia. Teraz ten sam prompt w wersji czwartej widać już znaczną poprawę. Tak wygląda piąta wersja. No tutaj praktycznie trudno rozróżnić to od prawdziwej fotografii. Moim zdaniem te obrazy są świetne. Teraz pokażę ci powiększone zdjęcia. Jak sam widzisz, Poziom szczegółowości jest niesamowity i bardzo trudno rozróżnić to od prawdziwego zdjęcia wykonywanego przez fotografa. W tym systemie możesz wygenerować nie tylko fotografie, ale również grafiki, różnego rodzaju przeróbki. Możesz wygenerować tutaj grafiki pod dane produkty, pod reklamy, które chcesz wyświetlać Twoim klientom w marketingu. Jest to niesamowite narzędzie, które daje mnóstwo możliwości. Więcej na temat zastosowania tego systemu w marketingu mówię w moim kursie online. Link znajdziesz w opisie. Już niebawem przygotuję aktualne. W której pokażę, jak wykorzystać to narzędzie w różnych sytuacjach marketingowych, na przykład jeśli chcesz tworzyć reklamę czy jakąś grafikę na social media. I teraz pokażę Ci tylko, jak uruchomić jeszcze wersję piątą. Gdy masz wersję pro, musisz sobie przejść na Discorda, następnie kliknij w Journey i dołącz do jakiejś grupy. Teraz wpisz sobie tutaj Settings. I gdy masz wersję Pro, to pojawi się tutaj nowa opcja, wersja 5. Domyślnie będziesz miał uruchomioną wersję 4. Tutaj jest jeszcze więcej możliwości, które możesz ustawić domyślnie. I teraz, jeśli wpiszesz sobie Imagine i wpiszesz jakiś prompt, czyli polecenie, to wtedy będziesz mógł wygenerować sobie dowolną grafikę w wersji 5. Teraz pokażę Ci jeden z promptów. Ten prompt został pobrany z tego miejsca. Gdy wejdziesz sobie w opcję Explore, możesz sobie podejrzeć różne przykłady i po prostu skopiować dany prompt i stworzyć podobną grafikę do tych, które znajdują się tutaj. Więc jest to olbrzymie uproszczenie, ponieważ będzie Ci o wiele łatwiej. Są również dedykowane strony, w których można albo pobrać, albo kupić prompty. No i tutaj naprawdę możliwości są ogromne, jak sam widzisz. No i po kilku chwilach pokażę Ci, jaki jest rezultat. I w ten sposób został wygenerowany obraz z jedzeniem. Ten obraz można powiększyć, można przygotować warianty, no i można usprawniać prompt, żeby uzyskać to o co Ci chodzi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to w moim kursie za niedługo przygotuję aktualizację nad Admandmid Journey, będzie tam szczegółowy poradnik, jak generować takie grafiki, takie obrazy, jakie potrzebujesz, więc jeśli chcesz dołączyć w fajnej cenie, to kliknij w link w opisie, no i zapraszam cię do kursu. A teraz pokażę ci jeszcze alternatywne rozwiązanie dla tego narzędzia, ponieważ Midjourney to nie jedyne narzędzie na rynku, które generuje piękne obrazy i Microsoft ma również coś do powiedzenia w tym temacie. W świecie technologii trwa teraz ogromny wyścig. Każda duża firma chce zgarnąć jak największy udział w rynku, dlatego tworzy własne narzędzie oparte o AI. I Microsoft również stworzył takie narzędzie, Mamy tutaj podobny generator do Midjourney, mamy tutaj różne przykłady i możesz generować w ten sposób grafiki. Dlaczego warto zainteresować się usługą Microsoftu? Ponieważ ta usługa wejdzie do czata Binga i to jest takie narzędzie podobne do ChatGPT, które ma połączenie z internetem. Dzięki temu możesz z nim prowadzić rozmowę i wyciągać z niego ważne informacje, które są potrzebne w Twoich działaniach. Myślę, że ma ogromny potencjał, ma jeszcze sporo błędów, ale idzie cały czas do przodu, więc jestem. Ciekawe jak się rozwinie za kilka miesięcy. Na moim kanale jest dłuższy film na ten temat, więc jeśli jesteś zainteresowany Bing. AI, no to zapraszam Cię do niego. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to zostaw mi łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.